Cześć, jestem Bartek i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, czym są collection type w Swiftie. Na collection type składają się tablice, składają się słowniki i składają się sety. Najpierw powiem Wam troszeczkę o tablicach. Tablice są takim typem, który zabiera w sobie jakąś ilość innych typów, np. intów w uporządkowanej liście. No i te wartości mogą się powtarzać w tej, w tej tablicy. Dobrze, przejdźmy do Xcode'a. Pokażę Wam, jak się definiuje tablicę. Można to zrobić w taki sposób, czyli podać słówko kluczowe array i tutaj w środku podać typ, jaki chcemy przechowywać. Jednak zdecydowanie częściej w zasadzie powinno się po prostu używać tej skróconej formy, czyli po prostu podajemy tutaj typ, który chcemy przechowywać no, i, i później po prostu możemy na przykład przyrównać do pustej tablicy, możemy to uzupełnić jakimiś danymi w ten sposób. I ta tablica już będzie miała w środku jakieś elementy. Dobrze. Tutaj jeszcze pokażę może przykład tego, w jaki sposób można automatycznie uzupełnić taką tablicę, na przykład poprzez powtarzające się jakieś wartości. No, i tutaj mamy trzy table. No I później kolejne trzy table. Ta pierwsza tablica będzie uzupełniona po prostu zerami. Tutaj podaliśmy jakie chcemy wartości powtarzać i ile razy. No i tutaj ta druga już widać, że jest uzupełniona przez 2,5-3 razy. Ok. Mm. Możemy też dodawać między sobą tablicę po prostu poprzez przeładowanie. Tutaj mamy już domyślnie przeładowany ten znak plusa. I tutaj, jak to odpalę, to będzie widoczne, że mamy 3,0 i 3,2,5. Dobrze, przejdźmy do liczby elementów. Tablice pozwalają nam w zasadzie sprawdzić, ile elementów zawiera dana tablica poprzez. Property, które się nazywa count. No i teraz, jak tutaj sobie to odpalę, no to widzimy, że Shopping list zawiera dwa elementy. Możemy też sprawdzić, czy tablica jest pusta i możemy is-empty, takie property zwraca nam po prostu bula, który zawiera informację o tym, czy lista ma elementy, czy nie ma. No i możemy to właśnie wrzucić w ifa i dzięki temu możemy sobie Wyprintować, czy dana tablica ma jakieś elementy, czy nie. Przejdźmy do operacji na tablicach. No i tutaj pokażę, w jaki sposób się dodaje elementy i w jaki sposób można je usuwać. Dodawać elementy możemy poprzez zwykły append, w którym podajemy wartość, którą chcemy, pojedynczą wartość, którą chcemy wrzucić do tablicy. No i w ten sposób do, tab, do tabeli Names, która jest zdefiniowana jako var, to jest bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy mieli to jako konstant, to już byśmy nie mogli z nią nic zrobić, tak jak na przykład tutaj są te dwa te dwie stałe, no to do nich nie moglibyśmy już dorzucić wartości, ani z niej nic usunąć. Tutaj widać, że zdefiniowaliśmy trzecią tablicę, która łączy te dwie, i to jest dozwolone, ponieważ nie modyfikujemy zawartości tych stałych. Tutaj właśnie wrzuciłem imię Bartek. Do, pokazałem też tutaj w jaki sposób można dodać imię, dodać jakby drugą tablicę do istniejącej już tablicy, no ale de facto dodałem tutaj tylko jeden element. Więc może tutaj pokażę tak to odpalę. Tutaj widać, że names w tym momencie zawiera jeden element. No i teraz zawiera dwa elementy. Tutaj mógłbym teoretycznie też wpisać romek, czyli jeżeli chciałbym już dwa elementy, no to mogę to zrobić. No, i mamy trzy elementy, tak? Oczywiście, jeżeli chcemy dodać po prostu jeden element, append tutaj jest lepszym rozwiązaniem. Możemy też podmienić element, zupdate'ować go poprzez po prostu uży, uży, użycie subskrypta. Tutaj podajemy miejsce tablicy, które chcemy zmienić. I to jest bardzo ważne to, że musimy się upewnić, czy na pewno ta tablica ma ten element. Czyli pierwszy w kolejności. Jeżeli, by tego, jeżeli ta tablica byłaby pusta i byśmy zrobili właśnie to, co tutaj chcemy zrobić, czyli zaupdateować pierwszy element, no to niestety dostaniemy runtime error i no tego musimy się wystrzegać. Jeżeli chcemy updateować tablicę, to oczywiście najpierw powinniśmy się upewnić, czy jakieś elementy w niej istnieją. No i tutaj, jak sobie odpalę ten program, no to tutaj widzimy, że to jest romek. W zasadzie to powinien sobie wyprintować żeby to pokazać, eee, czy to będzie Names, jak to zrobię, to widzimy, że teraz tutaj w tym miejscu mamy dwa imiona i pierwszym właśnie jest Romek. Może to sobie pochowam, bo zaczynam się gubić. Eee, dobrze. No możemy też zamiast update'u w ten sposób, poprzez subskrypta, eee, użyć sobie inserta. No i tutaj wpisujemy wartość, jaką chcemy, jaką chcemy zastąpić. I tutaj jest indeks tego elementu. Dobrze. Możemy też usuwać elementy z konkretnego miejsca poprzez `remove`. To jest funkcja, która pozwala nam po prostu przypisać indeks elementu, który chcemy usunąć. No i w ten sposób właśnie dostajemy się do tego elementu. Tutaj co ciekawe, możemy Wynikiem tej funkcji ona zwraca nam po prostu ten element, który zostanie usunięty, czyli mógłbym sobie to przypisać do jakiejś stałej name i po odpaleniu tego w name dostaniemy element, który został usunięty, czyli Tomek. No i możemy też użyć funkcji remove last, która po prostu usunie nam ostatni element z tablicy. Ok, przejdźmy teraz do kolejnego typu, jakim jest set. Set jest bardzo podobny do tablicy, jednak różni go głównie to, że nie gwarantuje nam on kolejności dodawania elementów. Oznacza to, że możemy go użyć zamiast tablicy, jeżeli nie, nie zależy nam na kolejności. Czyli jeżeli dodamy jakiś element, to nie oznacza to wcale, że trafi on na koniec tego seta. Zaraz pokażę Wam dokładnie, z czym to się je. Widzimy tutaj, że zdefiniowałem jakiś set, który po prostu ma w sobie jakieś ulubione typy muzyki. Mamy tam rock, classical, hip hop. I teraz, jeżeli chcemy coś dodać, to używamy funkcji insert. Jeżeli chcemy usunąć, to remove. Jak się iteruje poprzez takie, takie sety? Oczywiście możemy to zrobić dokładnie tak samo jak w tablicach. I tutaj. Taki sposób iterowania nie gwarantuje nam tego, że będziemy mieli to uporządkowane. Akurat teraz tak się zdarzyło, ale jak odpalę jeszcze raz. O! Wskoczyło. Mieliśmy po prostu szczęście. Widzicie, że po prostu nie jest zagwarantowane to, że, że to będzie po kolei tak, jak to zdefiniowaliśmy. Tutaj pierwszy był rok. No, i nagle wskoczył classical. Jeżeli chcielibyśmy mieć posortowane te, te wartości, na przykład y, alfabetycznie, no to możemy użyć funkcji sorted. Przejdźmy do kolejnej, kolejnych możliwości zbiorów. Tutaj na ekranie zaraz pokażę Wam graficznie, w jaki sposób można y, zbiory setów y, łączyć, rozdzielać i tak dalej. Mamy pierwszy przykład, czyli union, i tutaj wybieramy odd digits i even digits. I teraz tak union pozwala nam po prostu złączyć te dwa sety w jeden. No i tutaj, jako że mamy sorted, po prostu będziemy mieli 10 elementów od 0 do 9. Intersection pozwala nam na w zasadzie połączenie tych wartości, wyplucie tych wartości, które są takie same dla obu zbiorów. Tutaj w tym przypadku z odd digits i even digits nie mamy żadnej części wspólnej, więc tablica, która jest zwrócona jest pusta. Kolejnym, kolejną funkcją jest subtracting i ona pozwala nam Tutaj wykorzystaliśmy odd digits i single digit prime number. I w, tutaj w tym przypadku widzimy, że wypluł nam 1 i 9. Oznacza to, że po prostu od odd digits, czyli tego tej zbioru, odjęliśmy te wartości, które są tutaj. I w ten sposób odjęliśmy od tego zbioru trójkę, piątkę i siódemkę. I dlatego została tylko 1 i dziewiątka. Ostatnią funkcją dotyczącą zbiorów jest Symmetric Difference. I ona pozwala nam na to, że tutaj znowu wzięliśmy od Digits i znowu wzięliśmy tutaj ten zbiór, no i on nam pozwala na to, że w zasadzie wzięliśmy tylko te wartości, które nie są częścią wspólną. Czyli znowu. Jedynka nie powtarza się w tym zbiorze, czyli ją wrzucamy. Dwójka nie powtarza się w tym zbiorze, czyli też ją wrzucamy. Trójka, piątka i siódemka się powtarzają, więc ich nie ma. No i dziewiątka nie powtarza się w drugim zbiorze, czyli jest, ląduje w ostatniej, ostatnim zbiorze. Mogę to jeszcze odpalić, tak żeby się upewnić, że tutaj komentarze nie kłamią. Dobrze, przejdźmy do kolejnych funkcji, które opisują nam zbiory. No i tutaj możemy sprawdzić, czy dany zbiór jest pod zbiorem, nad zbiorem innego zbioru. I zwróci nam to wartość bulowską. No i tak jak tutaj widzimy, House Animals, czyli piesek i kotek. Co ciekawe, możemy w tekście wrzucać właśnie emoji w Swift. Czyli tak, jeżeli. Piesek i kotek są pod zbiorem Farm Animals, a są, to zwróć true. No i rzeczywiście jest to prawda. Yy, ważne jest to, że wszystkie tego elementy muszą się zawierać w tym, w tym zbiorze. Tutaj mamy odwrotność tego, czyli sprawdzamy, czy jeden zbiór jest nad zbiorem drugiego. No i oczywiście tutaj możemy sprawdzić, że Farm Animals rzeczywiście są nad zbiorem. Tego Te dwa elementy znowu znajdują się w tym zbiorze, więc tutaj widzimy, że to jest true. Troszeczkę zamieniona, odwrócona sytuacja. No i trzecia funkcja to jest disjoint. Tutaj sprawdzamy, czy Farm Animals zawiera te elementy z City Animals, czyli mysz i e, jakiegoś, jakiegoś ptaka. Prawdopodobnie głębia. E, i widzimy też, że nie zawierają, więc tu też mamy true. więc to są takie trzy funkcje, które pozwalają nam na sprawdzenie zbiorów nad zbiorów. dobrze przejdźmy teraz do słowników, czyli do dictionaries. i jest to taka, taki typ, który pozwala nam na trzymanie listy elementów w stylu klucz-wartość. ważne jest to, że klucz zachowuje się jako identyfikator. jest on unikalny w Całym słowniku. Jeżeli przypiszemy jakąś wartość pod klucz, nadpiszemy na przykład wartość pod jakiś klucz, no to właśnie zostanie ona nadpisana. Nie możemy mieć dwóch wartości, które mają ten sam klucz. Dobrze, czyli jak się definiuje takie słowniki? Musimy mieć oczywiście nazwę, no i tak jak wcześniej było wspomniane, musi być klucz. I wartość. No i teraz klucz i wartość mogą być różnego typu. Nie musi to być na przykład string, string. Może to być int, string. Jakikolwiek typ może tutaj być trzymany. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jeżeli chcemy, żeby klucze były intami, no to wszystkie muszą być intami. Tutaj jest zrobione w ten sposób, że mamy string i string. No i właśnie airport trzyma po prostu klucz, czyli tutaj skróconą nazwę lotniska, no i pełną nazwę lotniska. Właśnie w stringach. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli dodać na przykład nowe lotnisko, no to wystarczy wpisać nazwę tego lotniska, no i klucz, pod jakim ma się on znaleźć, no i po znaku równości po prostu przypisać wartość dla tego słownika. Jeżeli by taki element już istniał, to byśmy go po prostu nadpisali. Jeżeli nie istnieje, no to po prostu go dodamy. Jeżeli chcielibyśmy nadpisać jakąś wartość, no to możemy też skorzystać z funkcji update value. No i ona, tak jak troszeczkę już wcześniej było pokazane przy okazji setów, jest ta funkcja zwróci nam element, który zostanie nadpisany, jeżeli on oczywiście istniał. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy nadpisać Dublin Airport dla klucza. Tutaj wpisujemy wartość, jaką chcemy wpisać, a tutaj definiujemy to, pod jakim kluczem ma się ta, ta wartość znaleźć. No i tutaj jeżeli tutaj zostało tak um, użyte IFLET, czyli um, taka konstrukcja, która pozwala nam sprawdzić, czy jeżeli ta funkcja rzeczywiście coś zwróci, to przypisać to do stałej Old value. No i jeżeli zostanie to przepisane, no to wtedy się to wyprintuje, czyli to co jest w nawiasach klamrowych. No okej, okay. yy, wiemy, że to istnieje, czyli jest co nadpisać, czyli ten print nam się po prostu wyświetli. Stara wartość dla dub, czyli dla klucza dub była Dublin. No a nowa to będzie Dublin Airport. Okej. Okay. Jeżeli chcemy właśnie nową wartość wstawić, no to możemy to zrobić w ten sposób, ale jeżeli chcemy na przykład ją usunąć, no to wystarczy po prostu do klucza przypisać nil i ona zniknie. Tak samo jak w przypadku updateValue działa remove value. Możemy to przypisać do jakiejś zmiennej i wpisać w konstrukcję iflet. Jeżeli ta, ten klucz istniał, no to po prostu zostanie nam wyświetlone to, że ta wartość została usunięta. I co więcej, możemy sobie wypisać tą wartość, jaka ona była. Jeżeli nie, no to po prostu możemy wypisać informację, że takiego klucza nie było, takiej wartości pod tym kluczem nie było. No i widzimy, że Dublin Airport istniał, więc został usunięty. Jak się iteruje po takich słownikach? No tutaj są trzy przykłady. Jeżeli chcielibyśmy iterować po i kluczu i wartości, to możemy to zrobić. Po prostu wpisujemy w tuplu te dwie wartości, no i później nazwę zmiennej po której chcemy iterować i możemy te dwie zmienne sobie wyświetlać. Jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyśmy mieć dostęp tylko do kluczy, to wystarczy tutaj po kropce wpisać kis. i analogicznie, jeżeli chcielibyśmy iterować tylko po wartościach, to też możemy to zrobić poprzez kropka .values to wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o Collection Types. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko, co było dzisiaj przekazane. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to służę pomocą w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!